Cześć, witajcie serdecznie na kanale Zrób to sama. Mam dzisiaj dla Was kolejne 3 wzorki do ozdobienia zeszytu, notesu albo kalendarza. Takie wzorki możemy malować, kiedy się nam nudzi, w czasie lekcji albo na wykładzie. I zaczynamy od pierwszego wzorku, który składa się z trójkątów. Malujemy trójkąt obok trójkąta, tak aby powstało kółko złożone z 6 trójkątów. I teraz po zewnętrznej stronie dorysowujemy trójkąty. Teraz możemy wypełnić przestrzeń pomiędzy tymi zewnętrznymi trójkątami, dorysowując kolejne 2 trójkąty, tak żeby znowu uzyskać kółko zrobione z 6 trójkątów. I taki wzorek możemy ciągnąć w nieskończoność. Możemy nim zapełnić całą stronę albo na przykład tylko jeden ruch kartki. Możemy też przyozdobić ten wzorek, na przykład wypełniając rogi trójkątów na czarno. Teraz w ten sposób przyozdobiłam cały mój wzorek, a myślę, że jeszcze bardziej go przyozdobię, kolorując trójkąty na czerwono i niebiesko. Tutaj możemy oczywiście użyć różnych kolorów, niekoniecznie tylko 2, tak jak ja. Możemy każdy trójkąt pomalować oczywiście na inny kolor. Ja co drugi trójkąt maluję na niebiesko, a co drugi jest czerwony, jak widzicie zresztą. Drugi wzorek jest bardzo prosty. Myślę, że możecie go znać. Tutaj rysujemy 3 kreski obok siebie i wiele rządków takich kresek, jeden rządek pod drugim. Teraz łączymy zewnętrzną górną kreskę z środkową poniżej. Teraz łączymy środkową kreskę z najbardziej po prawej. I jeszcze łączymy w ten sposób, żeby powstał nam wzorek przypominający zapleciony sznur. I ten wzorek przyozdabiam, malując jedną część sznura na czerwono, a drugą na niebiesko. Trzeba uważać, żeby dokładnie wyśledzić, którędy przechodzi ta część sznura, którą chcemy pomalować. Czyli tutaj i kolejna idzie z tej strony. I mamy wzorek, sznur zapleciony z części niebieskiej i z czerwonej, idealny szlaczek na marginesy albo na brzeg kartki. I teraz trzeci wzorek. Rysujemy kółeczko na środku i kreski odchodzące promieniście, tak żeby troszeczkę przypominało słońce. I kuleczki na końcu kresek. Dookoła rysujemy falowaną linię. I możemy dorysować tutaj kolejne kreseczki. Niektóre mogą być grubsze, a co drugie cieńsze. I kuleczki na końcu dłuższych. Trójkąciki na końcu krótszych. I ten wzorek możemy kontynuować również w nieskończoność, na przykład dorysowując kolejne elementy do już obecnych, tak jak tutaj ja dorysowuję kreseczki na końcu kuleczek. I kolejne kuleczki. I pokolorowałam wzorek na niebiesko i czerwono. I tak wygląda całość. 3 wzorki. Ten wzorek możemy na przykład narysować na całej stronie i ozdabiać kolejnymi elementami. Ten wzorek możemy narysować w rogu kartki na przykład, a na sznur przy brzegu, na marginesie albo dookoła strony. I to są moje 3 pomysły na różne wzorki, szlaczki, które możemy robić, kiedy się nudzimy. Możemy podejść do nich bardzo kreatywnie, sami wymyślać kolejne elementy. Mam nadzieję, że na przykład ten wzorek ze sznurem już wcześniej znaliście, to jest bardzo prosty wzorek. Jeśli tak jest, to możecie podzielić się spostrzeżeniami waszymi w komentarzach, które z tych wzorków już znaliście. Będę się bardzo cieszyć z lajków, zachęcam was do subskrypcji naszej strony, naszego kanału oraz do oglądania innych naszych pomysłów. Do następnego razu, cześć!